Od soboty w Galerii za Regałami Miejskiej Biblioteki Publicznej można podziwiać wystawę Karel Hawliczek-Borowski – Męczennik czeskiej prawdy. Wystawa trafiła do Leszna w ramach umowy, którą podpisano z czeską biblioteką w Hawliczku w Brod. To pierwsza z licznych wymian, na których zyskają obie placówki. Leszczyńska biblioteka planuje wysłać do Czech wystawy o braciach czeskich i Adamie Mickiewiczu. Hawliczek-Borowski zmarł w wieku zaledwie 35 lat, ale za życia zdążył zasłynąć jako dziennikarz, satyryk, polityk, tłumacz i poeta. Jego twórczość należy do największych osiągnięć czeskiej literatury odrodzenia narodowego. Bez wahania wytykał absolutyzm i klerykalizm narodu czeskiego. Za swoje poglądy był prześladowany i sądzony, wreszcie wygnany z kraju. Zmarł rok po powrocie do Pragi. Jego pogrzeb był cichą manifestacją przeciwko ówczesnemu reżimowi.